Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Jak widzicie, jestem w miejscu, w którym zakończyłem poprzedni odcinek i tam się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ja z tego co pamiętam to sobie to widzę, a to jest jakaś szkoła Yetiego. Nigdy w niej nie byłem tak swoją drogą, ale byłem i słyszałem o tym, że jest faktycznie coś takiego. Wiem też, że to wyglądało, bo gdzieś tam kiedyś z kimś o tym gadałem, ale nigdy mnie tam nie było, ale widzę, że całe Jedowice stały się nagle piekielne i jest to mega, mega dziwna sytuacja. Dobra widzowie, ja stąd postaram się jakoś zejść, patrzcie, tu robimy tak, łup, łup, łup i uwaga, udało mi się, dobra, jest git. Mamy noc, więc niestety nas tutaj atakują czasem moby. Przed chwilą tutaj mi latała jakaś ta, jak to się nazywa, ten fantom i mnie próbował ubić. Ale jest tu masa innych jeszcze tych stworów. Ja niestety nie mam w ogóle swoich narzędzi, nie mam w ogóle swoich rzeczy. Gdyby nie ta zbroja, to byłbym naprawdę bardzo łatwym celem. Dobra, tu przeskoczmy, ale szybko, dobra, let's go, lecimy dalej. Dobra widzowie, na samym początku poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Dajcie mi też znać w komentarzach, o co tutaj chodzi w ogóle, dlaczego te jetowice są piekielne, bo ja już widzę je z daleka, że one są całe czerwone. Nie mega mi się to nie podoba. Myślałem, że zmiana mojego bałwana na piekielnego to jest tylko, wiecie, tylko bałwan zmieniony, a tutaj się nagle okazuje, że całe jedowice są zmienione i to bardzo źle wygląda. Nie, ten bałwan dalej jest zmieniony. Nie, najgorzej. Dobra, przejdźmy tutaj, przejdźmy tu na drugą stronę, tam wypłyniemy sobie tą wodą może trochę. O, dobra, prawie giry połamałem, ale jest dobrze. Dobra, wypłyńmy tutaj, wypłyńmy tu. Strasznie tu są góry i tak ciężko jest się tu w ogóle przemieszczać. Podróżowanie tutaj wokół jedowic jest mega ciężkie. Widzowie, dobra, wejdźmy normalnie tak jak teraz robiliśmy, czyli wodą, bo to się najszybciej wpływa chyba. Jest najpewniejszy, że tak powiem, najpewniejszy sposób na wydostanie się na górę. Dobra, bierzemy tak, dobra, jesteśmy na górze, okej. Dobra, tu jest ta szkoła, o nie, creeper, no zostaw mnie. What? Dobra, nie wybuchnąłeś, dobra, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, wskakujesz do lawy w tym momencie. Wpadł? Ajajaj, nie wpadł, nie wpadł. Ale dobra, mogę to zmienić, mogę to zmienić. Dobra, dobra, pali się, pali się. Okej, udało mi się ogarnąć creepera. Dobra, zobaczmy o co tu chodzi. Weźmy do tej szkoły powoli, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje. Nie wiem w jakim stanie jest teraz Palionowo i czy tutaj... Nie, to jest otwarte, to jest przerażająca jest ta szkoła. Dobra, wejdźmy tutaj. Czy tu coś się kryje? Ej, to wygląda jak opuszczone, tak swoją drogą, nie? Nie wiem dlaczego, mega dziwnie to wygląda i słyszę pająki gdzieś tutaj, że są. Ej, dobra, to jest straszne, to jest straszne, to jest jakaś klasa. Jaka mała tablica, co to jest? Co ja tu mam napisać? Co tu się dzieje? Dobra, wyjdźmy tu. Nie, to tak wygląda źle. No dlaczego ja to widzę za całe piekiele? Boże, co tu się dzieje? Ja już mam dosyć. Dlaczego jak ja wychodzę z więzienia Lucyfera, to wpadam teraz w coś takiego? Tu jest emeraldy, tu są w ogóle, nie? No to też ciekawa sytuacja. Nie byłbym sobą, gdybym przyszedł obojętnie obok tych emeraldów, więc oczywiście... A, nie, wziąłem, dobra. Wyrzućmy może rzeczy, które są nam niepotrzebne. Tu są jakieś kwiatki i na takie. Znowu mnie goni to coś. Wyrzućmy też to. Gdzie ty jesteś? Wariaciku, dobra, tam na górze. Dobra, postarajmy się tu wyjść na górę. Nie wiem, czy powinienem wchodzić do... Oła, kurde, jak się wystraszyłem. Dobra, jest dzień, zaraz powinny się palić, dobra, oj. Co tu się dzieje? To jest wszystko... Co jest grane? Ej, to tak nie powinno... Dobra, muszę się schować do mojego igla w takim razie. To jest jedyne słuszne miejsce, w którym mogę być. No, tu są jakieś rzeczy, odłóżmy sobie tutaj na razie to, co mi nie jest potrzebne. Znaczy, na razie odłożę wszystko, a za chwilę sobie wezmę to, co jest mi potrzebne. Chleb mi może się przydać, bo to jest jedzenie w końcu. Może nam się przydać trochę drewna, trochę kobla, to weźmy sobie łódki dwie, żebyśmy mieli na wszelki wypadek żelazo, pochodnie. Emerald, no dobra, weźmy emeralda, może nam się przyda, nie mam pomysłu teraz jak, ale może nam się przyda. Węgiel sobie możemy zabrać. Jabłka też, bo to jest zawsze jedzenie jakieś. No i tyle, w sumie reszta jest nam totalnie zbędna, więc nie bierzemy tego. Dobra, czekajcie, muszę się zastanowić. Ej, tu jest creeper, nie chcę tam do ciebie wychodzić, ty weź się spal czy coś. Dobra, może sobie wyjdę bokiem po prostu, bo tam ten creeper tam je, że tak powiem, lekko... Ej, on tu jest, co jest grane? Ej, on jest jakiś nawiedzony. On jest jakiś nawiedzony, mi podchodzi pod chatę. Ja się go wystraszyłem, on tu był. Ej, co to jest za jakiś creeper dziwny? Ej, co on robi? Kurczę, widzi mnie. Dobra, chodź tu. Nie wybuchaj. Nie wiem, czyli to był domek. Czyli to był iglo. Dobra, to było Paliona, okej. Przepraszam. To tak nie miało wyglądać. Nie, dlaczego tu się takie rzeczy dzieją? Dobra, zróbmy tak. Dobra, brakło mi tych bloków w ogóle. Co tu się dzieje? Nie, no teraz to na pewno ktoś będzie wiedział, że ja tutaj przyszedłem. Nie, to jest najgorsza rzecz na świecie. Dobra, o co tu chodzi? Gdzie jest w ogóle Yeti? Gdzie jest Palion? Gdzie są wszyscy? Pewnie na Palionowie. Pójdę tam, chociaż Yeti tu powinien być w tych swoich jetowicach. Czy jest tutaj Yeti? Halo? Nie wiem, czy ja tam chcę schodzić. Szczerze, boję się tam schodzić. Tu jest jakaś skrzynka, nic tu nie ma. Sprawdźmy skrzynki, może będzie jakaś informacja, co jest z czymś związana. Jest tutaj jakaś klata, ale do tego nie bierze... Ej, co to jest? To są zepsute elitry? Ej, dlaczego ta elytra tak dziwnie wygląda? Czekajcie, czy to jest zepsuta elytra? To jest zepsuta elytra! Ej, ja nawet nie wiedziałem, że tak zepsute elytry wyglądają! Co jest grane? Dobra, odkładam te zepsute elytry, ale... To tu było, dobra. Odkładam to. Ale dziwna akcja, tego się nie spodziewałem, no, to jest jakaś skrzynka. Nic tu nie ma z takich rzeczy, żeby nam się mogły przydać. Dobra, wychodzimy stąd i wracamy na Palionowo, muszę zobaczyć jak Palionowo wygląda. Ale to, że je to widzę tak wyglądają, to jest naprawdę tragedia jakaś, nie? To jest jakaś tragedia, to mi się mega nie podoba. Ej, dobra, muszę jedną rzecz sprawdzić, patrzcie, bo tutaj było takie coś pod tym, nie wiem czy pamiętacie, tutaj. To się otwiera dalej mimo wszystko, co jest grane? O kurde, tutaj to też się wszystko tak pozmieniało. Ej, tu wszędzie się pozmieniało, wszystko jest teraz takie piekielne. O nie, i to dalej tu jest, ale tu się kawałek nie zmienił. Dobra, czy jetowice walczą jeszcze z tym piekielnym czy coś, czy to wszystko jest jakby tak, że jednak się wszystko zmienia, tego nie wiemy, to się będę musiał dowiedzieć. Dobra, klikamy tutaj. Wychodzimy stąd, wracamy na Palionowo, idziemy w tamtą stronę, ja nie mam elytry, boże, tak się wolno poruszam przez to, że mnie to już denerwuje powoli, nie? Ale dobra, wyjdźmy tutaj, o kurde, tutaj była woda. Ej, tam jest troszkę wody jeszcze. Dobra, tu, że tak powiem, mam wrażenie, że te jetowice jeszcze walczą, albo jeszcze się nie zupełnie do końca przemieniły całe. Nie wiem, mega to jest dziwne, ale dobra, wróćmy na Palionowo, zobaczmy jak tam wygląda sytuacja. Dalej nie ma posągu Paliona i Palionki. Ej, to jest, nie wiem co tu się dzieje. Dobra, zobaczmy czy wygląda tam, proszę, żeby Palionowo wyglądało tak jak zwykle wyglądało, a nie, że będzie wyglądało jak jetowice, proszę. Ja tylko o to proszę, już widzę, że jest tam że jest ta wieża, ta od Deyva taka. No i ona jest niezmieniona, mam nadzieję, że tam wszystko jest tak jak było. Dobra, widzowie, patrzę w dół, żeby nie mieć, że tak powiem, złej niespodzianki. Albo żeby mieć niespodziankę, może tak. Pozytywną mam nadzieję, że niespodziankę, w której zobaczę Palionowo i zobaczę, że jest wszystko tak jak było i nic się nie zmieniło. Dobra, widzę, że jest git chyba. Jest git, dobra, jest git. Jest git, nic się nie zmieniło, Jezu. Nawet nie wiecie jak mi ulżyło w tym momencie. Dobra, możemy iść w takim razie do siebie na chatę, zobaczyć jak tam wygląda. Nie wiem czy tam są moje itemy, nie no, itemy mi Lucyfer zabrał wszystkie. To ja totalnie nic nie mam teraz, kurde, no nie no, tak nie może być. Wow, tak nie może być, będę musiał ogarnąć sobie na nowo itemy jakieś. Przede wszystkim jakieś na razie diamentowe, później zrobić z nich emeraldowe, boże, netherite'owe. Tutaj, że tu miał być dworzec kiedyś, ale nie mam kiedy go wybudować, bo tutaj ciągle się coś dzieje. Dobra. Wszystko, ej. Co jest? Jednak tu się coś zmienia! Tam jest jakaś chmura! Czy co to jest? Ej, dobra, widzowie, dajcie mi znać co to jest, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Ej, dobra, jestem lekko przerażony w tym momencie. Nie wiem co to jest. Dobra, ale zobaczmy czy u mnie na chacie wszystko jest w porządku, proszę. Proszę, żeby tutaj było wszystko ok. Wejdę sobie od góry, dobra? Od góry sobie wejdę, zacznijmy od mojej głowy. Zobaczmy czy tam wszystko jest, że tak powiem, w należytym porządku i tak dalej. Dobra, wchodzimy tu. Jest wszystko git. Jest wszystko git. Dobra, tu był Ender Chest. W Ender Chestie mam pozdrowienia od Lucyfera i przyznanie działki, dobra, czyli to są takie dwie rzeczy, które są mi totalnie zbędne, ale jakieś itemy, coś, cokolwiek, dobra, tu jest przejście z tego co pamiętam i Milky zrobiła takie. Przechodzimy tutaj, czy są tu jakieś itemy dla mnie? O! Tu coś jest? Ale to nie, chyba nic takiego, co mi się mogło przydać, dobra, tu też mam pusto, dobra, tutaj też pusto, dobra, tu wszystko wygląda tak jakby było w porządku, nic tu nie jest naruszone. Ej, ale co to się dzieje tam? Ej, co to ma być? Dlaczego ta wieża jest jakaś taka czerwona i to jest jeszcze zmienione? Ej, dobra, to... Co tam się stało z tą głową Pali? Dobra, widzowie, to... Ja nie wiem, co się dzieje, my tutaj... No wiem, że mnie troszkę nie było, ale ja totalnie jestem wyautowany z informacji, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle na tym Palionowie. I dlaczego Palionka jest jakaś teraz piekielna? Najpierw jej oczy jakby zrobiły się białe, a teraz jest jakaś piekielna. Jetowice się zmieniły, nie wiem totalnie, co się dzieje. Ciekaw jestem, gdzie jest Yeti w ogóle. Pewnie z Lucyferem, no pewnie dlatego, że współpracuje z Lucyferem, dlatego to się piekielne wszystko stało. Dobra, mój magazyn jest wszystko git. Tak jak było, nic się tutaj nie zmieniło, tak nic specjalnego, że tak powiem, się tutaj nie dzieje. Więc chyba git. Wszystko jest tak jak było. Dobra, zobaczmy, czy jest Milky na chacie. Proszę, żeby była Milky na chacie. Halo. Strasznie cicho, mam wrażenie, że nikogo nie ma. Ej, to jest mega przerażające. Dobra, wejdźmy do Milky. Halo, Milky, jesteś? Halo, Milky. Nie ma Milky. Ej, dobra, zobaczmy jakieś skrzynki, czy są tu jakieś informacje, czy coś tego typu. Tu jest jakiś łuk. O co tu chodzi z tym łukiem? Co to jest za łuk? A, jakiś taki w porządku łuk. Dobra, tu nic nie ma. Nie ma nic. Dobra, gdzie jest Milky? Halo, Milky. To jest jakaś skrzynka, książka. Dobra, przeczytajmy ją. Witaj, Szczypson. Widzę, że wróciłeś do domu. Szukasz Milky? Szukaj dalej, może gdzieś tam siedzi. O nie, o nie! Żartowałem. Milky jest teraz u mnie i bawi się świetnie. Gdybyś nie uciekł, to spotkalibyście się bardzo szybko. No ale trudno. Wiesz, gdzie mnie szukać, więc wróć po Milky, bo jej czas się kończy. Nie, to się nie dzieje, naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Jak to się stało, że on porwał Milky? Lucyfer porwał Milky znowu. Nie, no widzowie, to jest... Co to jest za zły dzień w ogóle? Ja już uciekłem, już liczyłem na to, że znalazłem Palionowo z powrotem, a już wiem, dlaczego Milky nie mogłem znaleźć i po prostu nie było tutaj. Jest najgorsza informacja. Ej, dobra, muszę iść do mojej bazy Tosta, zobaczyć, że tam przypadkiem czegoś nie ma, co by mi mogło pomóc w walce z Lucyferem. Ja muszę znaleźć koniecznie Dave'a, znaleźć Bzyka, znaleźć resztę, dowiedzieć się w ogóle, co tu się dzieje, bo dla mnie to jest w ogóle, mega dziwne, co tutaj się dzieje i ja jestem przerażony. Nie wiem, co z Milky, muszę wrócić znowu tam, skąd uciekłem. Ej, to jest najgorsza rzecz na świecie, że udało mi się uciec i akurat ktoś inny został złapany. No nie, no to jest mega smutne. Dobra, zobaczmy tutaj, jak wygląda sytuacja, czy ja tutaj mam jakieś rzeczy moje. Tu jest jakaś zbroja, dobra, mamy jakąś zbroję, więc to już jest git. Znaczy, ja mam netherite'ową, to... A tego się nie da otworzyć nawet. Tutaj jest w ogóle, czekajcie, tam były więzienia takie, z tego co pamiętam, no właśnie, i kurczę, są dalej puste. A powinien tutaj być i Lucyfer, i Yeti, tu wszyscy powinni siedzieć. To jest niesamowite. 3 cele, idealnie Lucyfer, Yeti, Palionka, tak to powinno wyglądać. Tutaj wszyscy powinni siedzieć i po prostu odbywać swoją karę, dobra. Ej, nie mam tu żadnych rzeczy moich, nie mam tu żadnych rzeczy. Jest jeszcze tu skrzynka na dole jakaś taka z cennymi temami, czy ona... Aha, już ją zabrałem chyba. Nie, no dobra widzowie, to jest jakaś tragedia, ja mam dosyć. Ja kończę w tym momencie odcinek, bo ja jestem załamany. W kolejnym odcinku postaramy się uratować Milky, bo z tego co rozumiem, no to Lucyfer ją porwał. Nie wiem, co się dzieje z resztą osób, muszę się z nimi skontaktować, dajcie mi znać w komentarzu, co wy wiecie, ja poczytam sobie i zobaczę, może jakieś informacje, że tak powiem, będą dla mnie bardzo pomocne. No a tymczasem dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, pa pa!